Także 40-lecie pierwszej, od pierwszej wizyty papieża i w kółko o tym papieżu. Także same. Także proszę bardzo. Ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność. Tak, papież najważniejszy, czyli proszę Państwa, multimedialny, tak, multimedialny pokaz Jana Pawła. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Multimedialny. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Multimedialny pokaz. Multimedialny pokaz. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, zapraszamy bardzo serdecznie Bractwo Świętego Jana Pawła II i chętnych na letnią szkołę Świętego Jana Pawła II. Prowadzi, jak dotąd zawsze, ksiądz profesor, znany nam i wspaniały Paweł Bortkiewicz. Termin od 10 do 12 lipca. Od środy do piątku rozpoczynamy i kończymy w godzinach obiadowych. Zapisy w kampusie akademickim przy tak zwanym porcie drzewnym, oczywiście w Toruniu. Numer telefonu 56 654 tysiące. Powtarzam, 56 654 tysiące. Bóg zapłać za współpracę w dziele ewangelizacji. Jest godzina piąta. Multimedialny pokaz, tak. Multimedialny, już słychać? Multimedialny pokaz Jana Pawła II. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszam do wysłuchania felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna, który przygotował poseł Parlamentu Europejskiego, profesor Mirosław Piotrowski. Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. I po wyborach europejskich. Trwały one w krajach Unii Europejskiej 4 dni, od czwartku do niedzieli. W Polsce głosowaliśmy w niedzielę. W Holandii czy Wielkiej Brytanii wyborcy poszli do urn już w czwartek. W piątek głosowali Irlandczycy, a w sobotę Łotysze, Maltańczycy i Słowacy. Tym razem zainteresowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej było o wiele większe niż 5, 10 czy 15 lat temu. Powód to sytuacja kryzysowa w Europie, ale i sprawy krajowe. W Wielkiej Brytanii zwyciężyła partia